Witam wszystkich serdecznie i zapraszam was na odcinek o kameleonie jemeńskim. To będzie nasz główny bohater, natomiast nie będzie to taki standardowy odcinek o kameleonie, ze względu na to, że bardzo dużo jest informacji w sieci na temat właśnie takich kameleonów jemeńskich. Natomiast mało jest poruszanych na przykład tematów, jakie się błędy popełnia w ich hodowli, a jest tego naprawdę masa i właśnie dzisiaj poruszymy ten temat. Ze względu na to, że kameleony są bardzo, bardzo, ale to bardzo popularnymi jaszczurkami, bo każdy chyba po prostu taki zwykły człowiek zna kameleony, też ze względu na ich niesamowite ubarwienie i tą legendę, że one zmieniają kolorystykę gdziekolwiek one są, typu są na czerwonym, to są czerwone, co jest oczywiście tam dość sporym uproszczeniem i mitem, że one tak zmieniają super szybko kolory i w takich dość jaskrawych, na przykład nie wiem, że są jakieś różowe, więc ze względu na to wszystko kameleony są bardzo popularne i przez to człowiek taki, można powiedzieć, że z ulicy, często w ogóle nie zajmujący się naszym hobby, czyli terrorystyką, bierze się za kameleona i wtedy popełnia masę błędów. I pierwszym, chyba najpoważniejszym i takim najczęściej popełnianym błędem to jest terrarium. Najczęściej ludzie wybierają terrarium szklane, całkowicie szklane, czyli mamy tutaj również szybki, czy mamy takie szklane terrarium, i albo wybierają za duże terrarium, czyli nie dość, że szklane, to jeszcze bardzo duże, na przykład do takiego malucha ogromne terrarium, albo do dużego osobnika bardzo małe terrarium i to wszystko jest w pełni szklane, czyli ma wszystkie ściany po prostu szklane, natomiast jest tego wentylacja grawitacyjna. No i to jest błąd, ponieważ akurat kameleon jemeński potrzebuje terrarium z siatki. Terrarium z siatki ma praktycznie wszystkie boki z siatki, jak sama nazwa mówi, tylko przód jest na przykład z plexi czy szyby, tak żeby on wyglądał bardzo estetycznie. Przód również może być z siatki. Ogólnie jest taka zasada, że trzy jakby boczne najlepiej, żeby po prostu były z siatki, czyli żeby była bardzo dobra wentylacja i wtedy jest ok dla kameleona. No i oczywiście dostosowana wielkość terrarium do osobnika, czyli jak mamy małego kameleona, no to musi być stosunkowo mniejsze terrarium, a jak mamy dużego kameleona, no to musi być duże terrarium. I to jest właśnie ten najczęściej popełniany błąd. Kolejnym błędem przy hodowli kameleonu, ale to nie tylko kameleonów, ale ogólnie jaszczurek, jest w ogóle brak suplementacji. Suplementacja w przypadku gadów jest bardzo ważna, ponieważ nie mają tak bardzo urozmaiconej diety tutaj u nas w hodowli, pomimo że oczywiście staramy się to robić, to i tak brakuje tych witamin, nie ma tego naturalnego środowiska, więc musimy je uzupełniać. No i musimy mieć kalcjum. W przypadku, że to jest jaszczurka dzienna, no to można na przykład używać kalcjum z witaminą D3 i to zazwyczaj podaje się przy każdym karmieniu, czyli opruszamy po prostu jaszczurce owady, które podajemy, oraz suplementujemy witaminami, które zazwyczaj podaje się raz w tygodniu. No i jest to bardzo istotne przy hodowli czy kameleonów, czy innych jaszczurek. Jako jeszcze dodatkowa suplementacja można podawać kameleonom pyłek pszczeli i to zazwyczaj podaje się gdzieś tam w przypadkach, żeby były po prostu zdrowsze, też można to jako tam suplementacja czy dodatek do diety. Bardzo dużo osób tak samo na przykład daje kameleonowi tylko i wyłącznie owady. Co jest nieprawdą, bo kameleon jemeński również żywi się roślinami, więc fajnie jak mu damy na przykład jakąś trzykrotkę, którą może sobie zjeść. Więc rośliny dla kameleona również powinny być jakimś tam dodatkiem i urozmaiceniem diety, więc pamiętajcie, nie tylko owady, ale też można im urozmaicić dietę podając rośliny. Tak samo jak staramy się udekorować terrarium i wybrać jakieś rośliny, to wybierajmy te rośliny, które nie są trujące, czyli po prostu na przykład jak mamy skrzydło kwiata, który ma kwiat jest trujący, to najlepiej, żeby go w ogóle tam nie było w naszym terrarium. A wybierzmy za to trzykrotkę czy jakąś palmę, która jest tak naprawdę obojętną kameleonowi i sobie zje. Bardzo dużo ludzi myśli, że taka miska kameleonowi wystarczy, że jak on będzie miał taką miskę z wodą, no to on sobie zejdzie do niej i się napije. Będziesz pił z takich rzeczy? Chyba nie będziesz pił, bo kameleon nie pije z wody stojącej, tylko preferuje wodę, która się rusza. No i dobrym rozwiązaniem jest umiejscowienie w terrarium jakiejś fontanny albo jakiegoś drippera, może by to być takich fikuśne drippery, może być to taki dripper, który wisi gdzieś tam z boku. Czasami też dużo ludzi używa fugery, gdzie po prostu ta woda z pary wodnej skrapla się na przykład na roślinach, ścieka, no i kameleon sobie może gdzieś tam pić, więc wtedy też przy okazji utrzymujemy odpowiednią wilgotność w naszym terrarium. Oczywiście też trzeba pamiętać o odpowiedniej temperaturze, o wyspie ciepła. Tutaj trzeba pamiętać, żeby nie poparzyć kameleona, czyli odpowiednia odległość żarówki od miejsca, w którym ma kameleon się wygrzewać. No i też bardzo ważna sprawa, żarówki UVB, czyli żarówki, które po prostu emitują naturalne światło słoneczne, jest to konieczne ze względu na to, że jest to jaszczurka dzienna i on tego koniecznie wymaga,
czyli tutaj żarówka UVB, może być to tak, może być to świetlówki, tak jak my tu mamy na przykład na regale, to już tylko i wyłącznie kwestia wasza rozwiązań. Najlepsze są świetlówki, gdzie oświetla całe terrarium, też trzeba pamiętać, żeby je przepalić. Dlatego, że trzeba je przepalić, ze względu na to, że kamalony mają bardzo wrażliwy wzrok i pierwszy ten po prostu okres rozświetlania żarówki takiej może być dla nich szkodliwy. Są też żarówki takie specjalne dla, można powiedzieć, do kamaleonów ze względu właśnie na ten wzrok, żeby były po prostu zdrowsze. Bardzo dużo ludzi też myśli, że jaszczurki jak kameleon żyje bardzo długo, natomiast tutaj jest niestety przykra sprawa, one żyją dość krótko, żyją tak około 5-6 lat, no i to jest maksymalny okres ich długości życia, także nie szykujcie się na to, że będzie to jakoś tam przyjaciel do końca waszego życia, że tak powiem, no niestety żyją dość krótko, trzeba zawsze mieć to na uwadze i pogodzić się z tą sytuacją. Dużo też ludzi na przykład stwierdza, że będzie miało piękne terrarium, które będzie miało ściankę strukturalną, która będzie miała takie wysepki, gdzie będzie mógł sobie kameleon siedzieć. Natomiast raczej on nie będzie z nich korzystał. Znaczy, że takie terrarium, jak my tu mamy dla rzekotek zielonych, czyli takie półki, po których mogą się wspinać, to się nie sprawdzi. Lepszym terrarium dla kameleona będzie terrarium, w którym ma bardzo dużo gałązek różnych, po których może sobie chodzić i sobie śmigać, i to jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Gdzie ma różne konary, czy jakieś tam rzeczy, po których może sobie kameleon chodzić, bo to jest właśnie jego hobby, czyli chodzenie sobie gdzieś tam po jakichś gałęziach na drzewach. Kameleony też często są wybierane na jako pierwsze swoje zwierzątko, a szczerze powiedziałbym, że one akurat są, można powiedzieć, troszkę trudniejsze, ze względu na to, że mają dość specyficzne warunki, właśnie te wymagania, i ciężej utrzymać jest jakby odpowiednie dla nich warunki, i też są wybierane na to, że można je tak łatwo wziąć sobie na rękę. No takiego malucha łatwo się bierze na rękę, natomiast ogólnie kameleony z samego takiego usposobienia naturalnego są dość agresywnymi zwierzętami i raczej one są niezadowolone z tego, że chcemy je brać na ręce i potrafią ugryźć. Więc trzeba zawsze jakby pamiętać o tym, wybierając to zwierzątko, że jednak ma swoje wymagania, ma też swój temperament taki naturalny. Kamelony raczej są wredne, wszystkie chyba są wredne, nie spotkałem miłego kamelona z początku. Chociaż jak przyzwyczajemy już do człowieka, czyli im więcej go wyciągamy, mamy z nim inny, lepszy kontakt, no to wtedy te kamelony są już łagodne. Ale jak mało przykładam uwagi, no to te kamelony wcale nas tak nie lubią, jak nam się wydaje. Jeśli chodzi o zmianę kolorów u kameleonów, no to jak mamy na przykład lamparcie i mamy jakieś ciekawe lokalizacje, no to one potrafią mieć naprawdę niesamowicie pięknie być ubarwione. Jeśli chodzi o kamelony jemeńskie, no to one raczej się trzymają w takich kolorach dość stonowanych, ogólnie to zieleń i brąz, i jakby w obrębie tych tutaj kolorów to się wszystko obraca. Samce są oczywiście ładniej ubarwione niż samiczki, samce są też większe, takie masywniejsze, więc też zazwyczaj bardzo dużo ludzi wybiera samce. Tu na przykład jest młody samiec, ma takie wypustki na piętach i dzięki temu wiemy, że to jest samczyk. Bardzo polecam te jaszczurki, ale właśnie dla osób, które zorientują się w temacie i będą już po prostu zdecydowane naprawdę na kameleona i stricte jakby przygotują się pod kameleona, żeby raczej to nie była jakaś tam spontaniczna decyzja, tylko taka roztropna. Każda jaszczurka może być tą jaszczurką pierwszą, natomiast trzeba się odpowiednio do tego przygotować. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Zachęcam was do zostawienia subskrypcji, do zostawienia lajka. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że również ciekawych, i coś wam opowiemy również o innych zwierzętach. Do zobaczenia. Cześć!